Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Podopieczni Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów zbudowali w Galerii Katowickiej dom. Był to happening mający na celu nagłośnienie zbiórki pieniędzy potrzebnych na remont świetlic w Katowicach Załężu i Chorzowie Batorym. Dom Aniołów Stróżów to jest ponad 500 dzieci, od tych maluchów aż po młodzież, która wchodzi w dorosłość. Nasz dom od bardzo wielu lat jest takim drugim miejscem, bezpiecznym miejscem dla dzieci, zarówno nauki, rozwoju, opieki, pomocy psychologicznej. Dzieciaki też się kąpią u nas, piorą odzież, no wszystko to z nimi robimy, czego potrzebują w swoim życiu. Natomiast potrzebujemy dzisiaj remontu, dlatego że jedna ze świetlic dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, to są dzieci, które mają 6 do 10 lat, jest po prostu od samego początku, do 18 lat w tym budynku, no nie remontowana. W happeningu wziął udział między innymi były piłkarz, a aktualnie trener piłkarski Dariusz Dudek, który angażuje się w działania stowarzyszenia od ponad 20 lat. Prosilibyśmy Was wszystkich o zaangażowanie się w tą naszą zbiórkę na remont. Bardzo, bardzo dziękuję za każdą złotówkę. Myślę, że dzisiaj oczy są mimo wszystko skierowane na Ukrainę i na pomoc Ukrainie, a chciałbym, żebyśmy nie zapominali o naszych dzieciakach tutaj na miejscu. Darowizny na rzecz stowarzyszenia można dokonać na stronie anioły24.pl/dom. Zbiórka potrwa do 20 października. Oto spotkało się 7 uczelni publicznych, które siedziby swoje mają w Katowicach i w Gliwicach, w przypadku Politechniki Śląskiej, po to, żeby wspólnie celebrować rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Powodów do świętowania jest więcej. Jak wiadomo, miasto Katowice otrzymało z rąk profesora Matlosza, przewodniczącego Euroscience, zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024. Dzisiaj przemierzymy miasto mimo pogody, która nie odstrasza nas ani trochę, od Teatru Śląskiego do NOSPR-u po to, żeby uczynić się widzialnymi, żeby nas zobaczyć, żeby społeczeństwo i mieszkańcy zobaczyli swoje uczelnie, swoje wspólnoty akademickie w osobach reprezentantów, aby to był początek zacieśnionej współpracy nas ze sobą, ale przede wszystkim uczynienia z uczelni pożytku publicznego dla każdego, kto w zasięgu uczelni się znajduje. Alejkami katowickiego Parku Zadole poprowadzona została trasa 8. biegu Zdążyć przed rakiem, który w tym roku poza profilaktyką chorób nowotworowych piersi promował profilaktykę chorób nowotworowych gruczołu krokowego u mężczyzn. Niezwykle istotnym elementem jest w życiu człowieka po prostu profilaktyka. Im więcej tych profilaktycznych badań, weryfikacji, tym mniej potem chorób i niestety smutnych rozczarowań, więc tego typu inicjatywy zawsze zyskują wsparcie miasta, a ta, to już przecież 8. edycja, rozrosła się do naprawdę do wielkiego wydarzenia zarówno medycznego, jak i sportowego, bo jak niektórzy mawiają, najlepsza profilaktyka to sport, a tutaj element sportowy jest nieodłącznym elementem całego przedsięwzięcia, ale cieszy wielkie zaangażowanie nie tylko organizatorów, ale bardzo szerokie zaangażowanie samych mieszkańców, którzy przyszli tutaj przebadać się, posprawdzać, a potem pobiec rekreacyjnie w biegu Zdążyć przed rakiem. Marsz i bieg Nordic Walking dla dorosłych odbywał się na dystansie 5 km. Natomiast długość trasy biegu dla dzieci wynosiła 300 metrów. W scenie za szybą, która powstała w ramach akcji Lokal na kulturę organizowanej przez miasto Katowice, po raz kolejny odbywa się festiwal Katonacje. Wydarzenie skupia się na tematyce synestezji i jej wpływu na sztukę. Katonacje jest to festiwal dotyczący synestezji i tak zwanego równoczesnego postrzegania, który ma za zadanie popularyzację tego zjawiska i troszeczkę przybliżenie melomanom, na czym polega to zjawisko. Dlatego też słuchacze mieli możliwość wyboru koloru i przyznania wybranych kolorów dwóm zespołom. Dzisiaj Irish String Quartet ma kolor malinowy, usłyszymy muzykę współczesną, ale też z początku XX wieku. Mają bardzo zróżnicowany repertuar, natomiast za tydzień, 8 października, zespół Natalii Kordiak wykona improwizacje jazzowe lub z pogranicza jazzu na temat koloru alabastrowego.
W tym roku trzeba przyznać, pogoda udana, idealna dla biegania, idealna dla rekordów. Niewielkie modyfikacje na trasie, z Katowic nie wybiegamy, do Mysłowic przez Giszowiec. Kawałek nowego odcinka, ale dalej ma 42 km i 195 metrów. No łącznie ponad 4000 zawodników jest już na trasie. Narzuciłem sobie od początku tempo na rekord trasy. Myślę, że 10 km pierwsze było zdecydowanie mocniejsze. 40 sekund zapasu nad rekordem trasy już na pierwszych 10 km. To już tradycja największych imprez biegowych, że odbywają się w Katowicach, a finał tegorocznej edycji, jak poprzednie 4, odbywa się na Stadionie Śląskim. Myślę, że to wielka atrakcja dla biegaczy zobaczyć przepiękno miasta Katowice, ale finiszować właśnie na tym śląskim gigancie. Proszę jeszcze raz wielkie brawa dla najlepszych zawodników tego królewskiego dystansu. Drugiego października w sali koncertowej Miasta Ogrodów zainaugurowano 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych. Tegoroczna edycja festiwalu nawiązuje do jego ponad 30-letniej tradycji, idei promocji najwybitniejszych młodych artystów i współpracy z prestiżowymi konkursami muzycznymi, na których wskazani przez jury laureaci otrzymują nagrodę specjalną w postaci zaproszenia na koncerty do Katowic. Mamy także festiwalowe ciepłe bułeczki, mam na myśli świeżo upieczonych laureatów konkursu ARD Monachium, który zakończył się zaledwie we wrześniu. Laureaci pierwszych nagród wystąpią w ramach Sceny Młodych w sali kameralnej NOSP. Wiele pięknych koncertów w studiu koncertowym Radia Katowice, w Bazylice Ojców Franciszkanów, we wspomnianym już NOSP, a także w zaprzyjaźnionej siedzibie Orkiestry Archetti w Centrum Kultury Atelier w Jaworznie. Pojadą także katowiccy artyści do miasta partnerskiego Katowic, do Koszyc i tam wystąpią w tamtejszym konserwatorium muzycznym. Podczas inauguracji festiwalu wystąpiła Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. Solistą tego wieczoru był gitarzysta Andrzej Grygier. Byli reprezentanci Polski w piłce ręcznej Iwona Niedźwiedź i Sławomir Szmal będą ambasadorami Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 2023. Turniej rozegrany zostanie na początku przyszłego roku w Polsce i Szwecji. Była rozgrywająca będzie pełniła funkcję ambasadora województwa śląskiego, natomiast Sławomir Szmal, który stawał 298 razy między słupkami bramki w koszulce reprezentacji, będzie ambasadorem miasta Katowice. Bardzo często przyjeżdżałem na Śląsk, grając mecze tutaj na Śląsku, jak i junior, jak i później już w drugiej lidze w Zawadzkim, jak i bardzo często wysiadałem na dworcu, jeszcze starym dworcu w Katowicach, gdzie przysiadałem się na pociąg do Krakowa albo do Warszawy i to również mile wspominam. Katowice się bardzo zmieniły. Naszą rolą, tak jak powiedziała Iwona, jest zapełnienie tej hali, ale tu na Śląsku tyle ludzi uprawiało piłkę ręczną, że wydaje mi się, że ta rola będzie nasza stosunkowo nikła, bo tu jest tyle zespołów, jak pamiętam za dzieciaka, właściwie tylko przyjeżdżaliśmy na Śląski i to było w tym wszystkim piękne. Mistrzostwa Świata 2023 potrwają od 11 do 29 stycznia przyszłego roku. Gospodarzami będą Katowice, województwo śląskie, Kraków, Małopolska, Płock i Gdańsk oraz szwedzkie Göteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jönköping. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.